Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się czymś, co sprawia nam Polakom, ale nie tylko Polakom, bo w sumie i wszystkim obcokrajowcom, wielkie problemy, kiedy używamy języka hiszpańskiego. A problemy te sprawia nam słowo cuando. Cuando, czyli kiedy. I zdania tworzone z tym cuando w języku hiszpańskim wyglądają trochę inaczej niż w większości innych języków. Dlatego zaraz się temu problemowi przyjrzymy. Najpierw jednak, jak zwykle, sprawdźmy, jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka. Pierwsze zdanie do ułożenia miało brzmieć: nie chcę, żeby Pedro wyjechał do Barcelony, czyli no quiero que Pedro se vaya a Barcelona. No quiero que Pedro se vaya a Barcelona. I oczywiście tutaj można by było też użyć samego vaya zamiast se vaya. I mielibyśmy wtedy taką subtelną różnicę, że bez tego se to by było, że nie chce, żeby pojechał do Barcelony, a z tym se jest raczej nie chce, żeby wyjechał sobie do Barcelony, pojechał sobie stąd. Także obie rzeczy jak najbardziej poprawne, a drugie zdanie miało brzmieć: chcesz, żebyśmy sobie stąd poszli? Czyli ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Trzecie zdanie: nie sądzę, że będzie padać jutro śnieg, czyli no creo que mañana vaya a nevar, no creo que mañana vaya a nevar. Czwarte zdanie: chcę, żeby mój syn poszedł na uniwersytet, czyli quiero que mi hijo vaya a la universidad, quiero que mi hijo vaya a la universidad. I piąte i ostatnie zdanie: potrzebuję, żebyś poszła ze mną na targ, czyli necesito que vayas conmigo al mercado. Necesito que vayas conmigo al mercado. Tak zatem brzmią poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, a my przejdźmy do tematu tego odcinka, czyli do słowa cuando. Spójrzmy najpierw na to, na czym polega ten problem ze słowem cuando. Otóż polega on na tym, że nie wiemy najczęściej, kiedy użyć słowa cuando i indicativo, czyli trybu oznajmującego, a kiedy cuando i subjuntivo, czyli trybu łączącego. I myli nam się to dlatego, że w polskim tak nie mówimy, a nawet w bardzo podobnym, na przykład włoskim języku, też nie będziemy tak mówić. Już tłumaczę, o co chodzi. Najpierw zajmijmy się tym, kiedy używamy cuando i trybu oznajmującego, bo to przyjdzie nam o wiele łatwiej i logiczniej, jako że w tych sytuacjach tak samo mówimy po polsku. A więc kiedy mówimy o teraźniejszości, o tym, co jesteśmy zwykli robić, o tym, co się powtarza, lub jeśli jest to coś, co naturalnie w naturze występuje i ma swoją powtarzalność, w tych przypadkach będziemy używać cuando i indicativo, czyli trybu oznajmującego. Zobaczmy, jak to działa na konkretnych przykładach. Cuando sale el sol, la temperatura sube. Cuando sale el sol, la temperatura sube. Czyli kiedy wschodzi słońce, temperatura rośnie. Mamy coś, co jest ogólną prawdą, co się powtarza. Jest to jakiś cykl i w tym momencie mówimy też o teraźniejszości. Dlatego po kiedy w tym przypadku będziemy mieli zawsze tryb oznajmujący. Inny przykład. Cuando voy al supermercado, compro muchas cosas. Cuando voy al supermercado, compro muchas cosas. Czyli kiedy idę, kiedy chodzę do supermarketu, kupuję mnóstwo rzeczy, wiele rzeczy. Jest to mój zwyczaj, tak po prostu mam. I w tym momencie też mamy tryb oznajmujący. Inny jeszcze przykład. A menudo, cuando vuelvo del trabajo, mi novia ya me está esperando. A menudo, cuando vuelvo del trabajo, mi novia ya me está esperando. Czyli często, kiedy wracam z pracy, moja dziewczyna już na mnie czeka. Też jest to coś powtarzalnego, co tyczy się teraźniejszości i znowu mamy tryb oznajmujący. Kolejne zdanie. Siempre cuando mi abuela prepara la comida, todos le ayudamos. Siempre cuando mi abuela prepara la comida, todos le ayudamos. Czyli zawsze, kiedy moja babka przygotowuje jedzenie, wszyscy jej pomagamy. I jak już pewnie sami się domyśliliście, znowu mamy akcję, która się powtarza. Znowu mówimy o teraźniejszości, czyli mamy kolejny raz tryb oznajmujący. Nie ma tutaj żadnego problemu. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy chcemy mówić o przyszłości. O tym, kiedy zdarzy się coś innego.
Bo w tym momencie, mimo że w języku polskim używamy czasu przyszłego, w hiszpańskim nie będziemy mogli tego zrobić. Będziemy musieli zamiast tego użyć niczego innego jak naszego ulubionego subjuntivo. A więc zapamiętajmy, że w takich zdaniach niepoprawnym jest użycie czasu przyszłego, czy też tej konstrukcji czasu przyszłego ir a hacer algo, którą już znamy. Tego robić nie wolno, mimo że bardzo by nam się chciało to właśnie użyć, tak niestety postąpić nie możemy. I wytłumaczmy to sobie na przykładach, żebyśmy lepiej pojęli, o co w tym wszystkim chodzi. Cuando vuelva del trabajo, te voy a llamar. Cuando vuelva del trabajo, te voy a llamar. Czyli, kiedy wrócę z pracy, zadzwonię do ciebie. I jak widzimy, ta pierwsza część, kiedy wrócę, musi koniecznie stać w subjuntivo. Musi to być subjuntivo, a nie czas przyszły. Czas przyszły, czy konstrukcja czasu przyszłego, ir a hacer algo, może się pojawić dopiero w drugiej części zdania. Nie zaś w tej, która zaczyna się od quando. Czyli zapamiętajmy, że kiedy chcemy mówić o przyszłości, o tym, co się zdarzy, kiedy zdarzy się coś innego, zawsze po tym kiedy będzie stało subjuntivo. Zaś dopiero w drugiej części zdania, w tej, gdzie tego kiedy nie ma, czyli w tym zdaniu nadrzędnym, tam będziemy mogli użyć czas przyszły albo konstrukcję czasu przyszłego, którą znamy. I mimo, że to jest dla nas nielogiczne, bo my dwa razy używamy czasu przyszłego, niestety musimy się tego nauczyć i do tego przyzwyczaić. Przeróbmy sobie zatem jeszcze kilka innych przykładów, żeby stało się to jaśniejsze i żeby weszło nam w krew. Używanie subjuntivo razem z cuando. Cuando vayas a Sevilla, me puedes traer un recuerdo. Cuando vayas a Sevilla, me puedes traer un recuerdo. Czyli, kiedy pojedziesz do Sewilli, możesz mi przywieźć jakąś pamiątkę. Tutaj, jak widzimy, w pierwszej części zdania mamy subjuntivo, a w drugiej już czas teraźniejszy. Bo oczywiście czasownik móc łatwo wykorzystać, mimo że stoi w czasie teraźniejszym, do tego, żeby mówić o przyszłości. Inny jeszcze przykład. Me lo vas a contar cuando tengas tiempo? Me lo vas a contar cuando tengas tiempo? Czyli opowiesz mi to, jak będziesz miał czas? Tutaj widzimy, że pierwsza część zdania jest pozbawiona cuando, a więc możemy użyć konstrukcji czasu przyszłego, a w drugiej części mamy cuando i po tym musi być subjuntivo, bo znowu odnosimy się do przyszłości. Jeszcze jedno zdanie. Cuando vengas a Madrid, tienes que visitarme. Cuando vengas a Madrid, tienes que visitarme. Czyli kiedy przyjedziesz do Madrytu, musisz mnie odwiedzić. Kolejne zdanie. Cuando sepas qué pasa con Juan, me lo dices, ¿vale? Cuando sepas qué pasa con Juan, me lo dices, ¿vale? Czyli kiedy będziesz wiedział, kiedy dowiesz się, co się dzieje z Juanem, powiesz mi to, dobra? I tutaj znowu mamy subjuntivo w jednej części, tam gdzie jest cuando, a w drugiej czas teraźniejszy, ale jednoznacznie odnosimy się do przyszłości. A ta forma sepa to oczywiście forma nieregularna subjuntivo od czasownika saber. Inny przykład. Cuando podáis, necesito que me llaméis. Cuando podáis, necesito que me llaméis. Takie zdanie może być jeszcze trudniejsze, dlatego że mamy dwa razy subjuntivo, a raz tryb oznajmujący. I już tłumaczę, co się tutaj dzieje. Zdanie to znaczy, kiedy będziecie mogli, potrzebuję, żebyście do mnie zadzwonili. Czyli w pierwszej części mamy cuando, odnosimy się do przyszłości, więc wiemy już, że w takiej sytuacji musimy użyć subjuntivo, a więc cuando podáis. W drugiej zaś części mamy czas teraźniejszy, tryb oznajmujący, necesito, czyli potrzebuję lub będę potrzebował, bo pamiętacie, że czasem teraźniejszym też bardzo często możemy oddać przyszłość. I po necesito pamiętacie, że musimy znowu użyć trybu łączącego. Tak jak w języku polskim, potrzebuję, żebyś coś zrobił. I tutaj mówimy necesito que me llaméis, czyli potrzebuję, żebyście do mnie zadzwonili. A więc necesito może stać w czasie teraźniejszym, ale que me llaméis, czyli żebyście do mnie zadzwonili, znowu musi być w subjuntivo. Jak zatem widzimy, można się nieźle zakręcić. A więc naprawdę trzeba na to uważać i pamiętać, że po cuando
Kiedy odnosimy się do przyszłości, zawsze będzie stało subjuntivo. I ostatnie zdanie na przećwiczenie tego, o czym mówimy. Cuando usted tenga más detalles, le pido que me los dé. Cuando usted tenga más detalles, le pido que me los dé. Czyli kiedy będzie pan miał więcej detali, więcej szczegółów, kiedy będzie pan znał więcej szczegółów, proszę pana, by mi je pan dał. I tutaj znowu mamy zakręconą sprawę. Po cuando, jak zawsze, subjuntivo, później indicativo, czyli le pido, proszę pana. I to le pido, tak jak w polskim, wymaga użycia trybu łączącego, czyli ta część, żeby mi pan je dał, znowu musi być w subjuntivo. A więc tak wygląda sprawa z quando. Wiemy już, kiedy używać quando i indicativo, a kiedy quando i subjuntivo. Pamiętajmy o tym, że mimo że chce nam się powiedzieć, kiedy to zrobisz, to coś się stanie, i użyć na przykład czasu przyszłego podwójnie, nie możemy tego w hiszpańskim zrobić. Pamiętajmy o tym, że w takich sytuacjach, kiedy mówimy o przyszłości, zawsze musimy użyć po quando trybu łączącego, czyli subjuntivo. I jest to o tyle ważne, że quando nie jest jedynym słowem, które ma dokładnie takie samo zastosowanie, które wymaga użycia raz indicativo, a raz subjuntivo. Oczywiście tym razem już nie będziemy tego przerabiać, żeby się nie męczyć, ale pamiętajmy, że takie zjawiska w języku hiszpańskim istnieją. Teraz zaś, żeby to sobie wszystko lepiej przećwiczyć i utrwalić, ułóżmy na sam koniec kilka ćwiczeń. Pierwsze zdanie do ułożenia. Nie lubię, kiedy ludzie dużo mówią. Drugie zdanie. Kiedy wrócisz do domu, możesz do mnie zadzwonić. Trzecie zdanie. Musisz mi dać klucze, kiedy Enrique ci je odda. Czwarte zdanie. Kiedy moje dzieci jedzą, muszę zawsze sprzątać całą kuchnię. I piąte i ostatnie zdanie, które może być trochę wyzwaniem dla was. Mam nadzieję, że podejmiecie rękawicy. Kiedy Miguel powie ci, o której zaczyna się koncert, proszę cię, abyś mi to zanotował. A więc na sam koniec będzie trochę zakręcenia z trybami, trochę oznajmującego, trochę subjuntivo, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. I oczywiście jak zwykle gorąco zachęcam, żebyście swoje pomysły umieszczali pod spodem w komentarzach. A jakie są poprawne odpowiedzi na zadania z tego odcinka, dowiemy się jak zwykle w kolejnym odcinku. Ja tymczasem się z wami żegnam, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał Hablo Español, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Chciałbym serdecznie podziękować moim patronom, których kilka już się zebrało. Jeśli zaś chcecie sami zostać patronami, odwiedźcie mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziecie w opisie pod spodem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.